Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Gromadzimy się w pierwszy dzień tygodnia, dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Gromadzimy się, by uwielbić Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego, obecnego wśród nas. A On przynosi nam siebie, przynosi nam swoje słowo, przynosi nam siebie w swoim ciele. Dziś usłyszymy w Ewangelii, jak ucisza burzę na jeziorze. Chce nam przynieść pokój serca i wzmocnić naszą wiarę. Chcę także obdarzyć darem nowego życia. Podczas tej przyświętej trójka dzieci Natalia, Bruno i Oliwier przyjmą sakrament Chrztu Świętego. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie. Kochani, tydzień temu słyszeliśmy fragment czwartego rozdziału Ewangelii Świętego Marka, dwie przypowieści, które Jezus wygłosił. Święty Marek, to co Wam mówiłem tydzień temu, on dosyć oszczędnie zamieszcza przypowieści Jezusa, właśnie zasadniczo rozdział czwarty i rozdział trzynasty. I kiedy kończą się te przypowieści, dzisiaj słyszymy zakończenie czwartego rozdziału Ewangelii. Marek wraca do tego co lubi najbardziej czyli do opisywania mocy Pana Jezusa i przed chwilą usłyszeliśmy jak Jezus korzystając z władzy którą ma wydał rozkaz do jeziora zgromił wicher nastała głęboka cisza gdybyśmy teraz byli na statku pasażerskim gdybym dla was odprawiał mszę świętą i zacząłby się sztorm no to wówczas Myślę, że bardzo dosłownie byśmy odczytali dzisiejszą Ewangelię. Skoro jest sztorm, skoro są fale, no to trzeba teraz modlić się i w imię Jezusa rozkazać tym falom, by się uspokoiły. Pewnie bym tak zrobił. Tutaj bardzo zawsze mnie umacnia przykład świętej Jadwigi Śląskiej, która to na naszych ziemiach, czy na ziemiach naszego województwa też żyła miała swój zamek, swoją posiadłość w Krośnie Odrzańskim, a także w Chociulach koło godzina. Święta Jadwiga Śląska, kiedy właśnie w Krośnie Odrzańskim przebywała, tam się schroniła w czasie wojny, wojen z Tatarami. Jedna z legend o Świętej Jadwidze podaje, że wiosną wylała Odra i szła wielka fala powodziowa. Święta Jadwiga wyszła, stanęła naprzeciw tych fal, rozkazała im i powódź się zatrzymała. Więc można, można. Natomiast yy, nie będzie teraz instruktorów jak wydawać rozkazy falom. Zresztą nie ma co tutaj instruować Ewangelia jest jasna. Natomiast yy, odczytamy tę Ewangelię i pewnie w większości kościołów dzisiaj w czasie kazań tak ona jest odczytywana. Odczytamy ją symbolicznie. Odczytamy ją właśnie w taki sposób, że te. Ta burza, te fale, ten wicher są oznaką pewnych przeszkód. Zanim do dzisiejszej Ewangelii, zobaczcie pierwsze czytanie. Ono związane z Ewangelią mówi nam prostą rzecz, że Bóg jest władcą morza. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu fragment z Księgi Hioba, to już jest końcówka Księgi Hioba, to nie jest narzekanie Hioba, tylko to sam Pan Bóg mówi: Kto bramą zamknął morze? I dalej Pan Bóg mówi: To ja. Złamałem wielkość morza swoim prawem. Bóg mówi: Ja wprawiłem w rzecządzę i bramę, i rzekłem: Tu jest zapora dla Twoich fal. Bóg się przedstawia jako władca morza, i kiedy popatrzymy na, na pismo święte, to widzimy takie historie, gdzie Bóg objawia się jako ten, który ma władzę nad żywiołami. Znacie takie historie, czy jedną na pewno znacie? Tu. Myślę, że każdy z Was o tej historii słyszał, kiedy Bóg okazał się władcą nad morzem. Historia opisana jest w Księdze Wyjścia, w rozdziale 14. Co tam jest opisane? Przejście przez Morze Czerwone. Bardzo dobrze. Czy ktoś nie słyszał o przejściu przez Morze Czerwone z obecnych? Niech się zgłosi. No, tak jak myślałem, wszyscy o tym słyszeli. Może nie wszyscy znają szczegóły, ale jest to historia, która pokazuje, jak właśnie przez Mojżesza Bóg objawił swoją moc. Rozstąpiły się wody morza, czytamy tam właśnie w rozdziale 14, szedł lud suchą nogą pod nie morza i bardzo lubię to zdanie, mając mur z wód po lewej i po prawej stronie. Ponieważ ja mam bujną wyobraźnię, lubię to sobie wyobrażać, nie? Mur z wody po lewej, po prawej, zawsze mnie ciekawi, czy widzieli rybki pływające. Tak jak w oceanarium, jeśli. I... No, to tak w kwestii uruchomienia wyobraźni. Bóg się objawił jako władca. Władca nad, nad, nad morzem morze się rozstąpiło. Potem widzimy to, kiedy Jozue wydaje rozkaz, rozstępuje się Jordan. Potem widzimy to w życiu Eliasza rozstępuje się Jordan. Ten, to, ta władza Boga nad żywiołami ona się objawia także i w drugą stronę. W sensie w kontekście dzisiejszej Ewangelii nie zawsze Pan Bóg może ucisza, czasami wzbudza burzę. Księga proroka Jonasza. Jonasz ucieka, siada na okręt, żeby uciec, żeby mieć wymówkę, że nie będę prorokował dla niniwy. I co się dzieje wówczas, kiedy, moi, kiedy jonasz siada na okręt? Pan Bóg wzbudza burzę. A kiedy marynarze zaczynają dociekać, przez kogo ta burza przyszła? Jonasz się przyznaje, kiedy Jonasza wyrzucają przez burtę, może się uspokaja. A Jonasza wtedy połyka ryba i ma Jonasz ja wtedy trzy dni rekolekcji we wnętrzu wielkiej ryby, ma czas, żeby przemyśleć swoje postępowanie. Nie będę mówił o Jonaszu, bo nie jest dzisiaj, tutaj, bo on nie jest bohaterem tej historii, czy tej Ewangelii, ale przywołuję to, żebyśmy zobaczyli, że również i takie historie są w Piśmie Świętym, że nagle Bóg wzbudza burzę na morzu, po to, żeby w tej sytuacji akurat czegoś Jonasza nauczyć. Dlaczego o, tych, o tym wszystkim wspominam? Bo zobaczcie, to jest doświadczenie Izraelitów. To jest doświadczenie narodu wybranego zapisane w Starym Testamencie. Bóg, władca morza, może wzbudzić burzę, może ją uciszyć, może rozdzielić rzekę, rozdzielić morze czerwone. On jest władcą. I to objawia się w Jezusie, kiedy okazuje swoją władzę nad jeziorem. Ale chcę wam przywołać jeszcze jedną historię z Nowego Testamentu, ona jest opisana w dziejach apostolskich, w czasie tak zwanej czwartej podróży misyjnej świętego Pawła, mówię tak zwanej podróży misyjnej. No, bo to nie była podróż z woli Świętego Pawła. Ta czwarta podróż Pawła z Jerozolimy do Rzymu, on ją odbył jako więzienie. Został w Jerozolimie aresztowany i był transportowany do Rzymu, żeby tam stanąć przed obliczem Cezara. I w czasie tej podróży, w czasie kiedy płynęli przez Morze Śródziemne, nastała burza. Burza, która trwała kilka dni. I wszyscy byli w potężnym strachu, i wydawało się, że ta burza nie będzie miała końca. Nie widać było światła słonecznego przez ile dni. Odsyłam Was do lektury dziejów apostolskich, tam możemy to znaleźć. I teraz gdybyśmy chcieli znaleźć tam w tekście dziejów apostolskich, kto sprawił, że ta burza się pojawiła, czy to Pan Bóg wzbudził tę burzę, żeby obronić świętego Pawła? Nie ma nic takiego napisanego. Hmm, to może szatan to może przez szatan chce zniszczyć świętego Pawła i chce, żeby ten statek zatonął. Też nie ma takiej wzmianki. Po prostu ta burza po prostu wyjest. Ta burza po prostu jest. Wiecie, możemy domyślać się tylko, że święty Paweł się wstawiał za tym okrętem, za tymi marynarzami, tego też tam aż do końca nie, nie widzimy. Widzimy jedną rzecz. Czy czytamy jedną rzecz w dziejach, kiedy święty Paweł otrzymuje od Ducha Świętego proroctwo, otrzymuje obietnicę i przekazuje ją marynarzom, mówiąc: Nikt z nas nie zginie. I to się wypełniło. Dla tych, którzy nie znają, jak się historia skończyła: okręt się roztrzaskał o skały u wybrzeży Malty. Okręt się roztrzaskał, został zniszczony, ale wszyscy przeżyli. Bóg wypełnił swoją obietnicę, którą dał Pawłowi, nikt z nich nie zginął. Dlaczego wspominam to wydarzenie? Bo zobaczcie, yy, może nam towarzyszyć, nie tylko myślę, że może, ja spotykam się z takimi postawami w życiu chrześcijan, często w życiu tych bardzo pobożnych. Yy, postawa takiego dociekania, kto za tym stoi, za jakimś wydarzeniem, za jakimiś przeciwnościami. Niektórzy bardzo pobożni ludzie próbują się we wszystkim doszukiwać ingerencji Pana Boga. Jakby Pan Bóg swoim palcem to wszystko popychał. Yy, właśnie, skoro są pewne przeciwności, to co Pan Bóg chce mi przez to powiedzieć? A Biblia nas uczy, właśnie celowo przywołałem tę historię z dziejów apostolskich, że pewne wydarzenia po prostu się dzieją. Pewne wydarzenia po prostu są. Jeżeli występuje burza... Jeżeli występuje nawałnica, tak dosłownie albo w przenośni, to owszem, ja nie neguję tego, że te przeciwności mogą pochodzić ze strony złego ducha, albo że te przeciwności mogą być znakiem, który daje nam Pan Bóg. Ale niebezpiecznym jest doszukiwanie się przypisywanie wszystkiego Panu Bogu. I potem taki, można powiedzieć, drastyczny przykład. Dochodzi do wypadku samochodowego. Ginie człowiek. I teraz kierowca, który spowodował ten wypadek, zadaje sobie pytanie, co Pan Bóg chce, chciał mi przez to powiedzieć? No Pan Bóg dał mi takie przeciwności, co Pan Bóg chciał mi przez to powiedzieć? No, bzdura, błąd. Co, Pan Bóg chciał, żeby zginął jakiś człowiek, żeby tego drugiego czegoś nauczyć? No, absurd. Dochodzimy w tym doszukiwaniu się, że wszędzie gdzieś Pan Bóg coś zrobił, możemy dojść do absurdu. I podobnie jest niebezpieczeństwo w drugą stronę. Że jak spotykają nas jakieś przeciwności, coś się dzieje, to zły duch mi przeszkadza, to szatan. I wiecie, teraz no, można, y, można znajdować różne przykłady. Zdarzy się wypadek samochodowy, ja jechałem bezpiecznie, ktoś we mnie uderzył, szatan to sprawił, bo nie chciał, żebym dojechał na jakieś miejsce. A może był to po prostu wypadek? Wiecie, znam taką historię, kiedy jechali, jechało do mnie małżeństwo y, na egzorcyzm. I rzeczywiście w sposób niewytłumaczalny samochód został uszkodzony nie dojechali tego dnia. Musieli przyjechać kilka dni później. Widzieliśmy w tym pewną przeszkodę i to małżeństwo i ja, że była to pewna przeszkoda do tego, żeby doszło do egzorcyzmu. Więc ja nie neguję tego, że czasami tak może być. Ale z drugiej strony, żeby doszukiwać się w każdym zdarzeniu działania szatana, działania złego ducha, można wpaść w przesadę, w taką generalizację. Dzieje się coś złego, to szatan. Albo dzieje się coś złego, Pan Bóg mi daje jakąś lekcję. Obie te przesady są błędne, są niebezpieczne, nie tędy droga. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, już przechodzę do dzisiejszej Ewangelii. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. I wsiadają do łodzi. Nie wydaje wam się dziwne, że nikt nie zaprotestował? Bo jeżeli uświadomimy sobie, co oni wiedzieli o Morzu Tyberiackim, o Jeziorze Galilejskim, powinno się nam to wydawać dziwne. To, że zerwał się gwałtowny wicher, to była bardzo naturalna rzecz, która dzieje się tam niemalże codziennie. Tutaj trzeba trochę popatrzeć na geografię Ziemi Świętej. Na południe od Galilei jest Samaria, która jest częściowo pustynna, a poniżej już jest Judea, gdzie jest w większości pustynia. Gorące pustynne powietrze. Nagrzewa się Ziemia w ciągu dnia, gorące powietrze, które płynie na północ. A na północy jeziora Galilejskiego są góry, gdzie, kiedy zapada zmrok, z gór schodzi, nad tafle jeziora, schodzi chłodne powietrze. I tutaj płynie gorące, tu płynie chłodne, i. Zderzają się dwa fronty atmosferyczne. Tak dzieje się prawie dzień w dzień. I każdy, kto tam mieszka, od dziecka wie, od najmniejszego do największego, że w ciągu dnia może być spokój, a wieczorem będą fale. Pytanie jest tylko, czy będą małe fale, czy duże. Każdy wie, że łowienie nocą, pływanie nocą po jeziorze Tyberiackim jest niebezpieczne albo bardzo niebezpieczne. Więc Jezus, który się tam wychował, uczniowie, którzy. Chociażby Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, oni mieszkali w kafarnaum na brzegu tego jeziora. Oni o tym wiedzieli. I zobaczcie, Jezus mówi płyniemy. Zapad wieczór, płyniemy. Nikt nie protestuje. I teraz możemy gdybać. Ja tutaj domyślam się pewnej, jakby pewnej treści, którą się z wami podzielić. Można znaleźć inną interpretację. Ale ja czytam te wersety w ten sposób. Że bycie z Jezusem nie oznacza, że nie będzie żadnych niebezpieczeństw. Bycie z Jezusem nie oznacza, że nie przyjdą żadne przeciwności. Po prostu te rzeczy są w świecie, w którym żyjemy. I teraz nie możemy tego inter interpretować tylko tak, że od kiedy jestem z Jezusem, to teraz atakuje mnie szatan, i wszystko co złe, to szatan. Czasami tak jest. Ale bycie z Jezusem. Oznacza, że z Jezusem muszę przejść, zarówno przez spokojne chwile, jak też przez, przez te trudne. Zobaczcie, to mnie bardzo poruszyło, kiedy nad tym kazaniem myślałem, że zatrzymałem się na tych wersetach. Jejku, Jezus wiedział, że będzie niebezpiecznie, no to może chciał ich wystawić na próbę. Oni wiedzieli, że będzie niebezpiecznie, i przyjęli to jako tak coś naturalnego, że nie ma tutaj żadnej dyskusji. Płyniemy, to płyniemy. Będzie trudno. No to trudno, że będzie trudno, wiemy, że tak będzie. Kochani, dlaczego tak to akcentuję? Bo też spotykam się z taką postawą u ludzi, którzy, szczególnie u tych, którzy świeżo się nawracają, że od kiedy oddałem życie Jezusowi, to teraz wszystko będzie i wszystko będzie dobrze. Nie. Od kiedy oddałeś życie Jezusowi, narodziłeś się na nowo. Masz nowe życie, ale to nie oznacza, że nie będzie trudno i że nie będzie burz. To, że Jezus jest Twoim Panem, nie oznacza, że nagle nie będzie kraks samochodowych, nie oznacza, że nagle coś się w Twoich finansach rodzinnych nie, nie popsuje, nie oznacza, że nie będziesz chorował. Po prostu pewne rzeczy się dzieją. I tyle. I ta Ewangelia zaprasza nas właśnie do takiego spojrzenia, że razem z Jezusem uczniowie. Wybierają się w pewną niebezpieczną drogę, i teraz jest, tu jest teraz ta najważniejsza kwestia. Co w tym niebezpieczeństwie będę robił, jak się będę zachowywał. Kolejny moment, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, kiedy zrywa się ten gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała wodą. Spróbujmy to sobie wyobrazić, jak tą łodzią rzuca. On zaś spał w tyle łodzi. Ja bym nie zasnął. Nie wiem jak wy. No, kolejne zdanie, które jest bardzo dziwne. nie? Zasnęlibyście? Albo gdybyście spali, nie obudziłoby was to? No, ja bym nie zasnął, naprawdę. Szczególnie no, w takiej sytuacji, kiedy tutaj jeszcze woda chlapie. No, bo... Teraz to tak oczywiście trochę żartuję, ale po to, żebyśmy teraz sobie uświadomili kolejną rzecz. Jezus robi to świadomie, Zasypia, zmęczony po całodziennym nauczaniu, cały dzień nauczał nad brzegiem morza w przypowieściach. Zasnął, ale się nie budzi. Uczniowie są zaniepokojeni tym jego snem. I zobaczcie, to jest, myślę, dla mnie, dla każdego z nas ważna lekcja: że są takie chwile, dni, tygodnie, może i miesiące, a może i dłużej, że wydaje się, że Bóg śpi. To oczywiście, cudzysłów. Celowo Wam przywołałem tą historię z dziejów apostolskich, z tą burzą, której doświadczył święty Paweł. Zobaczcie, dzieje podają, że ona trwała kilka dni. Święty Paweł, który miał bardzo bliską relację z Jezusem i doświadczał wiele razy, że kiedy o coś się pomodlił, to się działo natychmiast. Doświadczał nie tylko, że demony wychodzą natychmiast na imię Jezusa, doświadczał uzdrowień w imię Jezusa. Święty Paweł doświadczył tego, że kiedy chłopak wypadł z trzeciego piętra, on go mocno objął i pomodlił się. Chłopak wrócił do życia. Wierzę, że Święty Paweł na tym okręcie się wstawiał. I teraz wyobraźmy sobie: Paweł modli się jeden dzień, a tu burza, szaleje, nic się nie dzieje, żadnego spokoju. Drugi dzień Paweł się modli, a burza jeszcze większa. Trzeci dzień burza jeszcze większa. Panie Boże, nie słyszysz mnie? Dlaczego nie odpowiadasz? Boże, dlaczego nie odpowiadasz mi teraz, natychmiast już? Zobaczcie, czego nas uczy Słowo. Są takie chwile, one są piękne, kiedy Bóg w swojej dobroci odpowiada nam natychmiast. Ale są takie też doświadczenia, kiedy Bóg wydaje się, że nas nie słyszy. Wiecie, często mówię, używam takiego zwrotu, że niektórzy z nas, a dzisiaj ośmielę się powiedzieć, Myślę, że każdy z nas tu obecnych ma takie doświadczenie chociaż raz w życiu, że się modlił i miał wrażenie, że Bóg tego nie wysłuchał, że nie słyszy, nie odpowiada. Mieją tygodnie, miesiące, a on nic. I może nawet pojawia się zwątpienie, może Boga nie ma, to już z najbardziej radykalnych wątpliwości. Kochani, mam dla Was dobrą wiadomość. Znaczy, chcę podzielić się dobrą wiadomością, której ja się trzymam, dobrej nowiny z listu świętego Piotra, gdzie święty św. Piotr napisał pod natchnieniem ducha, że niektórzy myślą, że Pan zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale Pan nie zwleka i jest wierny. Innymi słowy, Bóg ma swój czas. On jest mądry i wie, jak przeprowadzić przez doświadczenie. Tutaj Jezus się obudził wydał rozkaz w jednym momencie w sytuacji świętego pawła bóg dał obietnicę i musiał minąć kilka dni sztormu kilka dni sztormu bóg wypełnił swoją obietnicę inaczej niż się spodziewali okręt został zniszczony straty poniesione ale przeżyli bóg wie jak wypełnić swoją obietnicę i nie zwleka ale on zna Właściwy czas. Wiecie, to mi bardzo pomaga, bo są takie obietnice, które Bóg złożył w moim sercu, i na niektóre czekam wiele lat, czy czekałem długi czas. Ale to na tyle, na ile poznałem Jezusa, to wiem, że on jest wierny. A najbardziej, jakby to mnie i wzrusza i zaskakuje, kiedy wypełnia się pewne słowo, które Bóg mi dał ale wypełnia się zupełnie inaczej, niż sobie wyobraziłem. Dopiero po jakimś czasie się orientuję. Ojejku, Ty to spełniłeś. Ty jesteś naprawdę dobry i mądry. Bóg nie, się nie spóźnia, Bóg nie zwleka i On wie, jak najlepiej dla Ciebie wypełnić obietnicę, które Ci dał. I najczęściej to bywa także inaczej, niż Ty to sobie wyobraziłeś. Kochani, i ostatni punkt tej, tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus już wydał rozkaz, nie będę dzisiaj mówił o wydawaniu rozkazu, kilka tygodni temu było kazanie o wydawaniu rozkazu, można do niego wrócić. Kiedy Jezus już wydał rozkaz i nastała głęboka cisza, zwrócił się do uczniów: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jak brak, jakże brak wam wiary? Wiecie, myślę, że Jezus odwołuje się tutaj. Do tego, co oni wiedzieli jako Izraelici, ja celowo wspomniałem te wydarzenia ze Starego Testamentu, czyli Morze Czerwone, rozstąpienie się Jordanu, te wszystkie historie. Uczniowie wiedzieli, że Bóg jest władcą morza, ale mimo to w tym momencie, tym trudnym dla nich, zagrożenia życia, pewnej paniki, ciężko im było przeżyć ten moment spokojnie. Dlaczego Jezus ma tą pretensję? Myślę, że Jezus oczekiwał od nich, że ich wiara będzie na trochę wyższym poziomie. Kochani, to jest też ważna informacja, niektórzy z Was może tego nie wiedzą, wiara w nas wzrasta i jesteśmy zaproszeni przez Ducha Świętego do wzrastania w wierze. Jezus oczekiwał od nich, że ich wzrost w wierze będzie większy. Może nawet trochę był zaskoczony, że jeszcze są na tak niskim poziomie, tak to trywialnie określę. Widzę w tym Słowie zaproszenie dla mnie i dla ciebie, aby wzrastać w wierze. A kiedy wzrastam w wierze? Przez relację z Panem i przez oparcie się na Jego Słowie. Bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa, jak czytamy w Rzymian 10,17. Wiara wzrasta, kiedy opieram się na Jego Słowie i przebywam z Panem. I jeśli będzie wzrastała twoja wiara, to w momencie wielkiego zagrożenia i burzy, która będzie trwała, może nie kilka dni, ale kilka tygodni, miesięcy, może i lat. Jeśli ty będziesz blisko z Jezusem, mimo tych wszystkich emocji, które będą, będziesz w stanie powiedzieć: Ufam ci, że mnie uratujesz tak jak Pawła na Malcie. Ufam ci, że mnie przez tą burzę przeprowadzisz, nawet jeśli nic się nie, nie zanosi na to, że ona ucichnie. To jest ten poziom wiary, do którego zaprasza nas Pan. To jest ten poziom wiary. I życzę sobie i życzę Wam, żeby moja i Twoja wiara tak wzrosła, byśmy w każdym momencie mogli powiedzieć Jezu, ufam Tobie. Amen.